życzylibyśmy sobie, aby tych mieszkań było jak najwięcej, aby w każdej gminie, w każdym powiecie powstawały tego typu mieszkania, które zapewniają wsparcie dla osób niepełnosprawnych, osób, które chcą się usamodzielnić, chcą w miarę samodzielnie funkcjonować, a jeszcze nie potrzebują całodobowej opieki. Jest to taka forma, która też wychodzi naprzeciw rozwiązaniom związanym ze strategią rozwoju usług społecznych. Strategii właśnie się przewiduje rozwój różnego rodzaju usług środowiskowych, w tym właśnie mieszkań chronionych, mieszkań, które zabezpieczają potrzeby osób, które chcą w miarę samodzielnie żyć przy niewielkim wsparciu kadry, która w tego typu jednostce powinna być zatrudniona. Dzisiaj udało nam się otworzyć mieszkania chronione. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mieszkańcy nie musieli wyprowadzać się z terenu, gdzie mieszkają, gdzie znają wszystkich i żeby mogli mieszkać dalej w gminie swojej lub ościennej. Mieszkania są wyposażone, chociaż nie są jakby umeblowane już tak całkowicie docelowo. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy, jak tutaj się wprowadza, mogli troszeczkę sobie przearanżować jakby tutaj te pomieszczenia, żeby mogli dodać trochę swoich rzeczy, żeby stało się tutaj bardziej domowo, ale podstawowe sprzęty wszystkie tutaj mają umeblowane i tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce już nic robić, to może wejść i mieszkać. Nie będę musiał dojeździć rowerem, będę miał bliżej znajomych tutaj. No warsztat jest, no i ludzie są, nie będę cały w domu siedział. Dorosły człowiek to już musi mieć swoje mieszkanie, żeby miał się nauczył. Mama wiecznie żyć nie będzie, nie? To ja sam muszę się nauczyć wszystko. I tu i kuchnia, i łazienka widzę, to nie ma nie jak dom. No mówię, znajomi są, koledzy, no. A praca na dole bliżej. A tak tu człowiek musiał dojeżdżać z rowerem tyle kilometrów. A przecież to sobie rękę szkodziłem. Ustawa o samorządzie powiatowym to tak naprawdę ustawa o działaniach społecznych w większości, więc pierwszym krokiem, jakim było, to właśnie, żeby w radnych zaszczepić ten fakt, że drogi owszem są widoczne, fajne, ale te działania społeczne, dbanie o drugiego człowieka i człowieczeństwo jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, więc jestem dumna, że wzięli to na swoje barki, że zgodzili się, że zaryzykowali, bo mieszkania chronione to jest tylko taka kropka nad i, ponieważ dzięki temu, że tutaj powstały mieszkania chronione, dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa i pana wojewody działań Władysława Dajczaka, za co bardzo dziękujemy, to tutaj również remont dachu, który wiele lat nie mógł się odbyć, oczyszczalnia ścieków. Za chwilę robimy za 5 milionów przeszło fotowoltaikę, więc tutaj będzie taki kompleks, który będzie działania te społeczne będą się pokrywać. Kolejnym działaniem mamy mościce, z których też jesteśmy bardzo dumni, 12 milionów. Tam będzie trochę trudniej, ale to będzie takie miejsce, oaza dla rodzin zastępczych i działań związanych z rodzicielstwem zastępczym, jakże istotnym, a mało widocznym, a bardzo wrażliwym. Więc jestem dumna z radnych, bardzo wam dziękuję za to, że podjęliście to wyzwanie i mam nadzieję, że mieszkańcy tutaj będą szczęśliwi.